Na scenie Gepard PHP. I choć w branży IT jest samoukiem, to poradził sobie znakomicie nie tylko z tym językiem programowania. Od dziecka krąży wokół technologii jak prawda w narodzie, dając upust swojej ciekawości w dziedzinie QA, automatyzacji, standardów oprogramowania. Nieobce są mu środowiska GitLaba czy Dockera. Grzegorz opowie dziś o nowościach, które przynosi PHP w wersji 8.3. Jakiego rodzaju są to zmiany i czy wniosą coś wartościowego do naszej pracy? Przekonajmy się. Przed Państwem Grzegorz Korba. Cześć, witam wszystkich i dziękuję, że pojawiliście się tutaj na tej prezentacji, żebyśmy mogli sobie wspólnie zrobić przegląd nowych zmian w PHP 8.3. Cieszę się, że możemy ten czas spędzić razem, także przechodząc już do meritum. Krótko o sobie, jestem Grzegorz Korba, pracuję obecnie, czy współpracuję z GetResponse, gdzie właśnie tak jak pani Krystyna tutaj zapowiedziała, zajmuję się różnymi rzeczami tak naprawdę około programistycznymi. Nie zawsze jest to typowe pisanie kodu, bo tak sobie po prostu upodobałem taką działkę właśnie automatyzacji procesów QA-owych i się w tym dobrze odnajduję, tak mi się wydaje przynajmniej. A lubię też być na bieżąco właśnie z rzeczami, które się pojawiają w języku, którego używam najczęściej chyba, poza YAMLem. Także przejdźmy po prostu do tego. Zachęcam z góry do podzielenia się jakąś opinią na ten poprzez aplikację JointIn. Będę wdzięczny za jakiś feedback. Każdy, dobry, zły, obojętnie, byle szczery. Także jestem otwarty na wszystko. Tak naprawdę chciałbym zacząć od suchych liczb. 8.3 wersja zawierała 18 RFC-ków zrealizowanych, przy czym to nie jest tak, że to jest 18 zmian w kodzie, tam w repozytorium PHP SRC, tylko to były po prostu 18 RFC-ków, które przeszły przez cały proces akceptacyjny, a oprócz tego jakieś tam drobne różne rzeczy były robione przez core deweloperów. Dla porównania w 8.2 też było 18, w 8.1 było trochę więcej, 25, a oczywiście w 8.0, które zrewolucjonizowało trochę nasz język ponownie, było aż 44. Ciekawostka jest taka, że mamy już nawet 4 zrealizowane RFC-ki dla wersji 8.4, która będzie dopiero w przyszłym roku, ale już te prace trwają. Jeżeli chodzi o nowości, no to pierwsza z nich to są klasy anonimowe, które mogą mieć przypisany atrybut read-only. Czy widać mój laser? Chyba za jasno tam jest. No generalnie chodzi o ten konkretny, to konkretne miejsce. Wcześniej to po prostu nie było możliwe, dlatego tak jak tutaj widać, taki zapis był po prostu możliwy. Można było dowolnie modyfikować właściwości obiektów zainstancjonowanych z klas anonimowych. Teraz, jeżeli chcemy się przed tym zabezpieczyć, można po prostu dać słowo kluczowe read-only również w klasach anonimowych. I dzięki temu takie korzystanie z tych atrybutów, znaczy nie atrybutów, tych właściwości klasy jest zabronione na warstwie języka. Jest to dosyć ciekawa zmiana. Nie wiem, jak często używacie klas anonimowych tak naprawdę w swoim kodzie. Myślę, że głównie w testach gdzieś prawdopodobnie są stosowane, dlatego żeby sobie po prostu zaimplementować na szybko jakiś interfejs klasą anonimową. Może się to przydać, nie wiem, wyjdzie w praniu, natomiast jest to tak naprawdę takie uzupełnienie czegoś, co zostało przegapione w wersji 8.2. Początkowo to zostało w ogóle wystawione jako fix do gałęzi master, ale zostało odłożone w czasie i wprowadzone jako feature w 8.3. Jeżeli chodzi o read-only, to jest jeszcze drugie usprawnienie. Jak pewnie wiecie, jeżeli klasa jest oznaczona jako read-only, w momencie klonowania takiego obiektu z danej klasy nie da się tych
właściwości modyfikować. Nie dało się aż do wersji właśnie 8.3, tak jak widać w tym miejscu. Ale jest takie właśnie ograniczenie, że może to wystąpić, że może to nastąpić tylko raz w zakresie funkcji klon, magicznej funkcji. Dlatego jeżeli, tak jak tutaj widać, jeżeli daną właściwość będzie nadpisywana raz, to zadziała, drugi raz rzuci po prostu błąd. Jest to dobra zmiana moim zdaniem, dlatego że jest wiele takich technik związanych z klonowaniem. Całe podejście po prostu do immutability, czyli do niezmienności stanu obiektu, często bazuje właśnie na klonowaniu, a jeżeli takie klasy były read-only, to po prostu nie było możliwe zmiany w locie wartości takich właściwości w obiekcie. Teraz będzie to możliwe, więc moim zdaniem jest to dosyć ciekawa zmiana, która może pomóc tak naprawdę w uproszczeniu tego typu bibliotek, które tę technikę stosują. Kolejną zmianą, taką dosyć istotną, bo to jest zmiana składni językowej, bo jest dużo oczywiście zmian, które nie wpływają na to, jak język wygląda. Jedną ze zmian, które rzeczywiście wnoszą coś nowego do języka, są typowane konsty. I to tak jak widać tutaj, mogą to być konsty zarówno w interfejsach typowane, że tutaj akurat tego nie widać, to jest wcześniej. Natomiast o, tutaj widać, jak to będzie 8.3. Po prostu i w enumach, i w traitach, i w interfejsach, i w klasach stałe mogą posiadać swój typ. Jest to o tyle istotne, że oczywiście wcześniej też to było możliwe w mniejszym lub większym stopniu z udziałem statycznej analizy. Można było sobie wymusić adnotacją, czy wymusić właśnie, oznaczyć adnotacją, jakiego rodzaju, jakiego typu powinna być stała. A jest to istotne w takim kontekście, że na przykład stałe mogą być definiowane, tak jak tutaj widać, i w interfejsach, i w traitach, które są potem używane już w realnych klasach i mogą być nadpisywane. I mogą być wtedy tak naprawdę, mogło dochodzić do takich sytuacji, że nie wiem, interfejs definiuje stałą, która jest stringiem, a klasa sobie to nadpisuje i robi z tego inta. I statyczna analiza mogłaby to wyłapać, o ile tam była taka adnotacja, natomiast w wersji 8.3 będziemy to mieć natywnie w języku, dzięki czemu będzie można zdefiniować typ dla stałej i dzięki temu będzie on wymuszony tak samo w innych, jak w przypadku innych miejsc, jak argumenty funkcji, właściwości właśnie w klasach i tak dalej. Także moim zdaniem to jest kolejna ciekawa zmiana. Być może akurat konsty nie są takim miejscem, które są jakieś krytyczne, natomiast to też zależy, bo jeżeli chodzi o taki kontrakt na przykład między vendorami zewnętrznymi a użyciem ich w naszych aplikacjach, dobrze by było, żeby właśnie ten typ był zachowany i żebyśmy uniknęli jakichś rozjazdów i dziwnych problemów, które mogą wystąpić po prostu przez przypadek, bo komuś się coś tam omsknie i zrobi coś innego. Także to jest dosyć ciekawa zmiana. Nie wiem, czy wiecie, pokażę może to bliżej też. O, może bez kursora. Tak. Do wersji 8.2 włącznie było możliwe zrobienie czegoś takiego, jak tutaj widać. Znowu niestety ten laserek jest chyba za jasny, żeby tam coś było widać. No generalnie chodzi o to, że tak jak widać, interfejs definiuje publiczną stałą, która jest stringiem, chociaż to w tym przypadku nie ma specjalnie znaczenia. Istotne jest to, że klasa, która implementuje ten interfejs, obniża widoczność tej stałej, co zasadniczo jest niemożliwe. Jak wiecie, widoczność można co najwyżej podnosić, a nie zaniżać. To był po prostu bug, który wynikał z jakichś tam
dziwnych internali, których nie pamiętam w tym momencie do końca, więc nie będę tłumaczył, natomiast no, ewidentnie jest to złe zachowanie. To widać to też tutaj, po prostu ewaluacja tego kodu pokazuje, że to po prostu zwraca tą stałą wartość tej stałej, tą nadpisaną, tak, a nie tą zdefiniowaną w interfejsie. Czyli implementujemy interfejs, który definiuje nam kontrakt, że istnieje taka stała, a po implementacji ta stała może po prostu zniknąć. To było złe. Natomiast w wersji 8.3, tak jak tutaj widać, to jest odpalone po prostu przez dockerowy obraz 8.3 RC6 w tym przypadku, czyli najnowszy RC-ek. Widać tutaj, że jest błąd, fatal error, że widoczność musi być dokładnie taka sama jak w interfejsie. Więc zostało to po prostu naprawione i to jest sprawdzane na warstwie języka, więc już nie będzie można popełnić takiego błędu. I to jest oczywiście bardzo dobre, no bo wcześniej to był ewidentny bug. Jak pewnie wiecie, w języku PHP jest dużo miejsc, gdzie można się odwoływać dynamicznie do różnych rzeczy. Tak na przykład mamy sobie w zmiennej jakiś string i potem używamy tej zmiennej, żeby uzyskać dostęp do innej zmiennej, czyli tak zwane variable, albo wywołać metodę, używając właśnie nazwy przechowywanej w stringu i tak dalej. Jest masa takich miejsc, które można robić, natomiast nie było możliwe, żeby w ten sposób odwoływać się do stałych w klasie. I w tym momencie w wersji 8.3 będzie to już możliwe. Są takie fikuśne różne zapisy, jak widać tutaj. Ej, co tu się stało? Coś mi tutaj się wróciło niepotrzebnie. Dobra, tak chciałem zrobić, żeby to było trochę bardziej widać. OK. No oczywiście tutaj są różne przygotowania, żeby w ogóle właśnie było możliwe pokazanie, natomiast tu na samym dole widać, że można to... I to co najciekawsze, w tych klamrach ta dynamika, jakby to mogą być wyrażenia, to nie musi być tylko zmienna, czy tam stała na przykład w tym punkcie, tylko to może być odwołanie do funkcji, może to być jakieś zagnieżdżenie tablicowe i tak dalej. To jest po prostu ewaluowane, to co jest wewnątrz klamr i następuje potem ewaluacja dalsza, czyli to, co jest wewnątrz klamr, zwraca jakąś wartość i dostęp do takiej właśnie stałej jest realizowany. Czy będziecie tego używać? Nie wiem. Ja raczej staram się unikać tego typu magicznych rzeczy, natomiast jest to oczywiście uzupełnienie tych wszystkich rzeczy, które już wcześniej występowały. I to jest akurat moim zdaniem dobre, bo też jestem generalnie, tak jak pani Krystyna powiedziała, jestem orędownikiem wszelakiej standaryzacji, więc jeżeli w języku była cała masa miejsc, gdzie można było tego typu konstrukcje stosować, to logiczne się wydaje, żeby też można było w ten sposób się odwoływać do stałych. Kolejnym tematem, który to jest taka drobna zmiana, nie wiem jak w ogóle, jak często używacie statycznych zmiennych wewnątrz funkcji. Zdarza wam się? Wiecie, na czym polega w ogóle takie coś? Generalnie chodzi o to, że zdefiniowana taka zmienna, która jest statyczna w obrębie funkcji, jej wartość jest przechowywana w czasie cyklu całego trwania skryptu. Więc jeżeli tam sobie zdefiniujecie jakąś tablicę i w różnych miejscach taka funkcja jest wywoływana, to ta zmienna przechowuje cały czas tą wartość bez względu na to, ile razy gdzieś tam zostanie wykonana. I wcześniej można to było oczywiście już stosować, natomiast w tym jakby ta inicjalizacja tej tej statycznej zmiennej wymagała wyrażenia stałego, czyli to jakiś integer albo właśnie jakiś tam string, cokolwiek, po prostu odwołanie, to nie mogło być wyrażenie do ewaluacji. Teraz to jest właśnie już możliwe, w PHP 8.3 będzie można się odwołać do jakiejś funkcji i ta funkcja zwraca wartość i ta wartość jest przypisywana do tej statycznej zmiennej. Jest to taki kolejny taki mały kroczek po prostu w
w tym, jak można jakby przygotowywać sobie jakieś dane. Natomiast ma to taki jedną ścieżkę, o której trzeba wiedzieć. Można tylko to robić raz. Podobnie tak jak wcześniej było z tym klonowaniem, tak tutaj widać, że wcześniej właśnie to jest zmiana, która jest też wstecznie niekompatybilna, dlatego że w wersji do 8.2 włącznie taki zapis nie spowodowałby błędu. Brana była tylko ta pierwsza wartość. Czyli generalnie błędu by nie było, ale to drugie odwołanie nie miałoby znaczenia, bo tylko ta pierwsza wartość byłaby przypisana, jeżeli chodzi o zachowanie tej statycznej i zmiennej. Kolejną zmianą jest funkcja dodana JSON validate. To może nie jest jakaś wielka zmiana, natomiast pewnie wiecie, że weryfikacja JSON-ów, które są gdzieś tam otrzymywane z zewnątrz w formie stringa albo, nie wiem, czytane z plików, z bazy danych, cokolwiek, wiązała się z wykonywaniem kilku jakichś tam rzeczy, czyli właśnie JSON parse na przykład i potem sprawdzanie, czy wystąpiły błędy, i to sprawdzanie się odbywało poprzez funkcję JSON last error, jak dobrze pamiętam. Więc to było takie dookoła wielokrokowe i nieintuicyjne, niewygodne. Została wprowadzona funkcja JSON validate, która po prostu zwraca boolean na true lub false, czy jeżeli jest coś prawidłowe lub nie jest. Jest prawidłowym JSON-em lub nie jest. Zaletą tego jest to, że to korzysta z dokładnie tych samych mechanizmów pod spodem, które są stosowane w JSON w tej funkcji, która parsuje. Więc jakby jest to zoptymalizowane pod kątem zużycia zasobów i w ogóle. To jest dokładnie ta sama mechanika, czyli jeżeli taka walidacja nam przejdzie, to wiemy, że potem parsowanie też się nam uda. Czyli właśnie używa tego samego, co JSON decode. I wcześniej właśnie trzeba było stosować te funkcje JSON last error albo JSON last error MSG. No i teraz też można oczywiście tego użyć, bo to właśnie jest kompatybilne ze sobą, natomiast już nie ma takiej potrzeby. Jeżeli ktoś by chciał, na przykład jeżeli dostanie tam false z tej walidacji i chciałby wiedzieć, czemu dostał false, to można wtedy użyć tego. Natomiast możemy bezpośrednio dostać informację, czy JSON jest poprawny, czy nie. Zużywa mniej zasobów właśnie takie podejście i to jest OK. Kolejną nowością w PHP 8.3 jest atrybut override. Atrybuty pewnie już znacie, korzystacie, natomiast to jest taki natywny, dostarczany bezpośrednio z PHP, czyli tak jakby w standardowej bibliotece dostępny atrybut override. I on polega na tym, że po prostu dodaje się go, tak jak tutaj widać, mamy klasę, która definiuje jakąś tam metodę. Druga klasa ją rozszerza, wezmę kursor, i definiuje ten atrybut tutaj. I to jakby ma na celu pokazanie intencji, bezpośredniej, jawnej intencji, że ta metoda powinna rozszerzać jakiś tam kontrakt, czy to z interfejsu, czy z klasy bazowej. No generalnie musi być ten parent pod spodem. Czyli efektywnie, jeżeli taki override damy w miejscu, który jakby nie jest częścią tego kontraktu, bo tutaj nie ma takiej metody bazy, no to wtedy jest fatal error po prostu. Co nam to daje? No, możemy dzięki temu uniknąć jakichś tam błędów przy refaktoryzacji na przykład. To jest po prostu określenie takiej jawnej intencji dewelopera. Czy to będzie bardzo używane, czy nie, nie wiem. Natomiast jest to tak naprawdę port inspirowany głównie taką samą adnotacją override w Javie, ale w RFC-ku można sobie podczytać, tam jest szczegółowa lista, jak w innych językach też jest to realizowane, jak to się nazywa. Jest bardzo dużo języków, które takie podejście stosują, także po prostu zostało to wprowadzone, żeby umożliwić takie bardziej jawne użycie. I oczywiście tu jest właśnie istotne to, że to jest wstecznie niekompatybilne, natomiast ta niekompatybilność polega na tym, że ten atrybut tak naprawdę to jest klasa
override w globalnym namespace'ie. Dlatego jeżeli ktoś gdzieś w swoim kodzie miałby klasę override w globalnym namespace'ie, co jest raczej mało prawdopodobne, aczkolwiek jeżeli pracujecie w kodzie legacy, to różne rzeczy tam pewnie można znaleźć. Natomiast jest to właśnie niekompatybilne pod tym względem, że teraz ten atrybut jest, po prostu przejmuje jakby ten symbol w głównym namespace. Kolejną zmianą w PHP 8.3 jest takie coś, co pewnie też jeszcze rzadziej będziecie używać. To może ja osobiście traktuję to jako ciekawostkę raczej. Natomiast no jest to niewątpliwie zmiana, która jest warta odnotowania. Nie wiem, czy wiecie, czy znacie w ogóle, w 8.1 został wprowadzony first class callable, tak jak tutaj jest pokazane. To generalnie działa tak, że mamy sobie tutaj klasę bazę, ona definiuje magiczną metodę call, ale działa to też dla call static. Tutaj robimy inicjalizację tej klasy i teraz wywołujemy tutaj metodę baz. Tej metody oczywiście tutaj nie ma, więc właśnie fallback jest na metodę call, tą magiczną, i ten tutaj wardump w tym przypadku jest wywoływany. Więc teraz jak sobie robimy closure właśnie poprzez first class callable i ten closure wywołujemy z argumentami nazwanymi, to jest właśnie istotne, że to na tym to polega, to wcześniej to powodowało błędy. I już to pokażę teraz tutaj dla odmiany. Tak jak widać, ten kod, który tam był przed chwilą pokazany, wywołany na PHP 8.2 powoduje błąd unknown named parameter. I po prostu to nie działało. Natomiast w wersji 8.3 będzie to działać w ten sposób, że ten wardump rzeczywiście zrzuci to, co tam zostało przekazane. Przypominam, że tam było wywołanie po prostu z jakimiś tam nazwanymi argumentami i teraz PHP potrafi to po prostu rozpoznać i ma dostęp zarówno do tych nazwanych argumentów, jak i do ich wartości. Jest to ciekawa zmiana, na pewno warto o tym wiedzieć, aczkolwiek jak z różnymi innymi rzeczami, czy będziecie to stosować, czy nie, to już jest inna sprawa. Kolejną zmianą są takie jakieś, powiedzmy, optymalizacje w randomizerze. Jeżeli używaliście, to gdzieś tam może znacie, natomiast on miał swoje jakieś tam ograniczenia takie, że duża część logiki była zamknięta w środku tego randomizera i pewnych takich drobnych operacji nie dało się wykonać i zostały one tak jakby wyekstrahowane do nowych metod, które są dostępne i jakby są takimi building blockami, z których można korzystać w kodzie. I tak jak tutaj jest pokazane, można to na przykład używać właśnie podając getBytes from string, to jest funkcja, która przyjmuje dwa argumenty. Jeden to jest zestaw znaków, które mogą być użyte, drugi to jest ilość tych znaków i po prostu jakiś tam random z tego wychodzi. W tym przypadku mamy tutaj, tak dla przykładu można było jakiś random RGB po prostu, czyli jakiś tam kolorek sobie wygenerować losowy. GetFloat to jest z kolei metoda, która zwraca randomowy float z przedziału od do. I istotną tutaj rzeczą jest tak jakby granice. Został też stworzony enum, ten interval boundary, który definiuje granice. Takie jak w matematyce znacie, przedział zamknięty, otwarty, z lewej, z prawej i tak dalej, więc są cztery chyba takie kombinacje. W tym przypadku oba są zamknięte, czyli może być od minus 90 do 90. Jakbyśmy chcieli używać tam otwartych, to wtedy ta wartość skrajna nie byłaby używana. I ostatnia metoda to jest ten next float, który tam zwraca z przedziału chyba od 0 do 1 i dzięki temu można takie proste prawdopodobieństwo robić, które do tej pory można było jakoś tam zrealizować jakimiś technikami, ale one były mniej wydajne, a teraz to jakby niskopoziomowo jest realizowane i można, tak jak tutaj jest pokazane, to może przybliżę, żeby też widzieli ci, którzy siedzą trochę dalej.
To może to jest akurat wartość 0,5, czyli to jest 50-50, po prostu prawdopodobieństwo 50%, że będzie albo orzeł, albo reszka. Jeżeli chcemy inne prawdopodobieństwo, inny podział zrobić, no to wystarczy sobie dostosować ten punkt, który nas interesuje. I tak jak powiedziałem, jest to po prostu zestaw narzędzi, które można stosować gdzieś tam w swoim kodzie i implementacja tych funkcji po stronie naszej, w naszym kodzie byłaby możliwa, ale trudniejsza do zrealizowania i czasami po prostu mniej wydajna, dlatego że teraz te implementacje są niskopoziomowe, a po naszej stronie byłby to kod PHP realizowany jakby po naszej już stronie. Okej. Kolejna ciekawa zmiana to jest przewidywalna inkrementacja, dekrementacja. O co tu chodzi? Generalnie to został opracowany plan zrównania działania operacji arytmetycznych, tak jak jest dodawanie 1, odejmowanie 1, po prostu kiedy robimy plusa, minusa, a inkrementacją i dekrementacją z użyciem podwójnego plusa, podwójnego minusa. Jak widać, to zachowanie się jednak trochę różni. Została przygotowana znowu, nie wiem o co chodzi z tym laserkiem, no ale dobra. O, teraz widać. Na przykład 0 plus 1 to jest 1, a 0 plus plus tu akurat się zgadza, ale na przykład 0 minus 1 to jest minus 1, a 0 z dekrementacją robi 0 i jest już rozjazd. I tak jak widać tutaj w tych innych przypadkach, po prostu to zachowanie było nieprzewidywalne i odmienne, więc w zależności od tego, jak ktoś tam zaimplementował jakąś logikę, to mógł dostać różne wyniki. I został opracowany plan, który ma na celu zrównanie tego zachowania czy w arytmetycznych operacjach, czy w inkrementacji i dekrementacji. Żeby to zrealizować, już teraz dodano w 8.3 funkcję str increment i str decrement, a chodzi tu o ten scenariusz ze stringami, bo nie wiem, czy wiecie, w PHP jest taka magiczny trik, że jak zrobi się foo inkrementację, to się dostaje fop. Po prostu ostatni znak jest podbijany o jeden do góry i dostajemy kolejny znak jakby z ciągu stringów. I na przykład dekrementacja w ogóle w tym przypadku nie działała, a z kolei arytmetyczne operacje dawały type error. Więc to w ogóle od czapy. I te funkcje są już teraz w 8.3 dodane. Typowo pod ten scenariusz, żeby w ogóle się to dało robić w sposób znormalizowany. I oczywiście wprowadzone wiele warningów, deprecate'ów, które pozwolą nam wyłapywać miejsca, gdzie po prostu to użycie jest wycofywane i będzie usunięte w przyszłych wersjach PHP. To tyle, jeśli chodzi o takie bardziej istotne zmiany. Kilka jeszcze takich pomniejszych chciałbym omówić. Dodano klasy DateError i DateException, no i po nich dziedziczą różne inne błędy, wyjątki i tak dalej. To zostało zrobione po to, żeby lepiej się dało obsługiwać błędy związane z operacjami na datach, bo do tej pory po prostu właśnie różne miejsca związane z datami, z interwałami i tak dalej, albo rzucały wyjątek, albo, znaczy wyjątku chyba nie, albo był notice, albo warning, albo inne rzeczy, albo errory właśnie, ale były tak różnorako reprezentowane, że ciężko było to wszystko obsłużyć w jakiś sensowny sposób. Dzięki temu, że będą bazowe klasy błędu i wyjątku, po których będą różne specyficzne błędy i wyjątki dziedziczyć, będzie można łapać konkretne problemy albo zbiorczo wszystkie związane z datami. To jest ciekawe. Rozszerzenie SQLite będzie miało możliwość rzucania wyjątków, bo to też jest jakby rozjazd między innymi rozszerzeniami. To było takie rozszerzenie, jedno chyba z ostatnie, które odbiegało od pozostałych rozszerzeń, ponieważ gdzieś tam tylko właśnie warningi czy errory wypluwało, a nie rzucało wyjątkami. Zrobiono to tak, że będzie można zrobić opt-in i statycznie sobie jakby włączyć to nowe zachowanie, czyli się przygotować na to, co już będzie w przyszłości, a docelowo to zachowanie domyślne zostanie zmienione
Więc to jest taka ścieżka jakby krokowa. Unserialize, taka funkcja pewnie, którą znacie, będzie teraz emitowała błędy czy ostrzeżenia, jeżeli ten serializowany ciąg znaków będzie zawierał jakieś niepotrzebne informacje. Jak wiecie, serializowany tak PHP-owo jakiś obiekt czy tablica czy cokolwiek, to jest taki dziwny zapis, tam A, dwukropek i tam różne dziwne rzeczy, które zawierają te dane potem do odczytu. I do tej pory PHP nie zwracał uwagi na to, że na końcu na przykład mogłeś tam znajdować jakieś dziwne znaki, coś dopisane. Nie, po prostu to ignorował. A teraz będzie po prostu rzucał jakieś informacje na ten temat i będzie można dzięki temu się trochę bardziej zabezpieczyć na wypadek, gdyby jakieś tam uszkodzone były te dane albo coś jakieś niepotrzebnie tam było doklejane. Czasami to może być po prostu kwestia, nie wiem, ktoś wywołał jakąś funkcję i zamiast przecinka zrobił kropkę na przykład, tak? I dzięki temu zamiast wywołać funkcję z dwoma argumentami, to dokleił innego stringa do tego serializowanego stringa i wszystko pięknie działało, tylko nie o to chodziło, nie? Także dzięki takiej zmianie będzie można to lepiej wyłapać. Ile mamy czasu? Powoli zmierzamy do końca. Funkcja range też została poprawiona. Tam też chodziło o to, że były jakieś niespójności między tym, jak to były różne te wartości przekazywane jako argumenty, jak one były przeprocesowywane, więc po prostu takie usprawnienia. Nie wiem, czy wiecie, a to jeszcze nie jest ten punkt. Wysprzątano trochę tam wsparcie dla jakichś staroci związanych z asercjami natywnymi. Nie wiem, czy używacie natywnych PHP-owych asercji, ale generalnie one były kiedyś konfigurowane po stronie plików INI, ale to zostało potem zmienione, a kod jakiś stary został, więc to zostało wysprzątane. Ujednolicono też zachowanie array reduce, array sum i array product. Po prostu ich zachowanie będzie teraz też bardziej przewidywalne. Generalnie chodzi o to, żeby użycie array sum czy array product i odpowiedni kod, który robiłby to samo poprzez array reduce, zachowywał się tak samo. Bo wcześniej można było się nadziać, że jednak coś się zachowywało inaczej. Dodano też funkcję mbstrpad i to jest po prostu też uzupełnienie brakującego zestawu, dlatego że większość funkcji str ma swój odpowiednik multibajtowy, a akurat strpad tego nie miał i zostało to po prostu dodane. Właśnie, tu jest ciekawostka. Jeżeli wiecie, no to indeksy w tablicach mogą być numeryczne albo stringowe i tak dalej, mogą być też ujemne i to wszystko pięknie działa. Natomiast ciekawostka jest taka, że wcześniej jak się robiło tablicę i pierwszy element do niej dodawany był, miał klucz ujemny, to kolejne elementy były już, jak dobrze pamiętam, po prostu liczone od zera czy tam od plusowych, czyli dodaliśmy pierwszy, który był -5, i drugi dodawaliśmy, to nagle się okazywało, że on miał nie -4, tylko tam 0 czy 1, nie pamiętam. I to zostało poprawione i to też jest wstecznie niekompatybilne, dlatego że teraz w 8.3 będzie tak, że jeżeli dodamy jawnie pierwszy element z elementem z kluczem ujemnym, to drugi taki dodany już bez jawnego klucza będzie po prostu o 1 do góry, tak jakbyśmy to oczekiwali. To jest w ogóle ciekawe. Nie wiem, czy wiecie, ale w PHP-ie pliki INI mogą zawierać zmienne odwołania do zmiennych środowiskowych. I one są po prostu jakby w runtime'ie zamieniane na rzeczywiste wartości. I to się ciekawie działa. W sumie to... Miałem to gdzieś tutaj chyba. Bzz, bzz, bzz. Nie wiem,
czy znajdę teraz. O, to było to. Już to przybliżę trochę, żeby było lepiej widać. Oczywiście głupie jakieś tam przykłady, natomiast wcześniej podając taką zmienną środowiskową tylko na czas wywoływania tej funkcji, nie było to gdzieś tam czytane. A w 8.3 to będzie. Znaczy generalnie chodzi, już co, wracamy tu, najbardziej chodzi o ten fallback. Wcześniej wsparcie dla zmiennych środowiskowych już było i to było czytane, natomiast nie działał ten zapis właśnie z wartością domyślną. Czyli w tym przypadku, jeżeli tej zmiennej środowiskowej nie ma, to zostanie użyta ta wartość, która jest tutaj, czyli bar. Wcześniej to nie było możliwe. Wsparcie dla zmiennych środowiskowych było, ale bez tego zapisu. I to jest ciekawe uzupełnienie, aczkolwiek nie wiem, ilu z was korzysta w ogóle ze zmiennych środowiskowych w plikach INI. Raczej jest to taki workaround dosyć mocny na pewnego rodzaju procesy. Drobną zmianą jest to, że linter w PHP, czyli PHP wywoływany z parametrem minus L, wcześniej mógł operować na jednym pliku naraz i mógł zwracać informacje o tym, czy plik ma poprawną składnię PHP, czy nie. Teraz można podać po prostu wiele argumentów i zrobić lint dla wielu, czyli tak naprawdę można by było znaleźć wszystkie pliki PHP w projekcie poprzez find, potem zrobić pipa na xargs na przykład i wywołać lintera dla wszystkich plików i to by zadziałało. I zresztą tak jak widać tutaj, czyli można po prostu podać dwa pliki i output zawiera informacje o składni dla obu tych plików. Wcześniej, gdybyśmy ten sam kod odpalili na PHP 8.2, to ten drugi plik byłby zignorowany, byłby tylko output tej pierwszej linijki, że ten pierwszy plik jest poprawny. OK. Jeszcze na koniec ciekawostki. Wykonałem sobie taki proof of concept, nie wiem, kto widział może moją prezentację o migracji PHP 7.4 na 8.2 w GetResponse na poprzednich jakichś konferencjach, to może miałby jakiś kontekst. Natomiast zrobiłem szybkiego ostatnio poca, jak wygląda to w kontekście 8.3 i żeby po prostu sprawdzić, jak bardzo jesteśmy kompatybilni albo nie jesteśmy, żeby ocenić, czy ta migracja teraz będzie łatwa. I okazuje się, że nie jest tak źle. Co musiałem zrobić? Musiałem użyć rozszerzenie Imagic z forku. Jest już fix jakby, po prostu ten Imagic taki standardowy, który jest w peclu dostępny, na 8.3 się nie instaluje i robi problem przy buildzie Dockera. Natomiast jest już przygotowany fix, ale jest otwarty pull request, który nie wiadomo na co czeka tak naprawdę, ale jak użyłem rozszerzenia właśnie z tego forku, to normalnie się zainstalowało i działa. Drugie rozszerzenie. Też musiałem po prostu podbić wersję XDebug, musiałem podbić też do wersji alfa tak naprawdę, bo ta stabilna wersja dostępna 3.2, tam ileś, nie pamiętam, 3.2.1, też się nie instalowała. Paczka Ezyang HTML Purifier też ma wsparcie dla 8.3 w masterze, ale nie jest to jeszcze wydane jako stabilna wersja, ale jak użyłem wersji deweloperskiej, to też nie było problemu. Był problem za to z testami, które nam się trochę wywalały. Jak się okazało, po jakimś tam szybkim researchu chodziło o błąd typowo po stronie PHP Unit i testów odpalanych w osobnych procesach, ale wystarczyło też podbić jakąś tam wersję patchową, która została kiedyś tam wydana i też to po prostu przeszło. No i oczywiście na tym etapie jeszcze musiałem użyć Ignore Platform Rex flagi w kompozerze, żeby kilka paczek po prostu dało się zainstalować, bo są wciąż, nie mają constraintu dopuszczającego instalację na 8.3. Między innymi jest to profesji, jeżeli używacie. Tam zawsze jest problem,
z przygotowaniem tej zgodności, bo autor, czyli jest chyba tylko jedna osoba, która ma prawa zapisu w tym repozytorium, jak dobrze pamiętam, no i ciężko to po prostu idzie. Przy 8.2 to również trzeba było tam mocno pingować, żeby to poszło. Ostatnią ciekawostką jest, czy ciekawostką, czy może jakimś zapowiedzią, jest też, jak wygląda wsparcie PHP 8.3 w PHP CS Fixerze, bo tak się składa, że jestem akurat tam jednym z maintainerów w tym projekcie. Nie wygląda źle. Ostatnio zrobiłem pull requesta, który ma test integracyjny, który rzeczywiście odpala się na 8.3 i weryfikuje, czy się w ogóle fixer wywala, czy przechodzi. No i generalnie przechodzi, więc można powiedzieć, że stuprocentowej pewności nie mam, bo wszystkich reguł nie testowałem, natomiast te, które są w naszym standardzie kodowania używane, działają poprawnie z tymi wszystkimi nowymi syntaksami, czyli tym dynamicznym odwoływaniem się do stałych i tak dalej, o czym była mowa wcześniej. Natomiast, no niestety, ale są rzeczy, które są do poprawy, takie duperele w stylu, to co ten temat wcześniej był poruszany, czyli typowane konsty, no to na tym etapie nie jesteśmy w stanie jakby znormalizować tutaj białych znaków między typem a nazwą takiej stałej i podobnie jest właśnie w tych dynamicznych odwołaniach do stałych. To, co jest w klamrach, to również jakby na tym etapie nie wycinamy jeszcze tych białych znaków, więc na razie ten test integracyjny po prostu nie zawiera tych dodatkowych białych znaków po to, żeby przejść. Ale zachęcam do testowania. Tak jak widać tutaj na tym twicie, można testować CS Fixera zawsze na wyższych wersjach, nawet jeśli nie są oficjalnie wspierane. Po prostu definiując taką flagę PHP CS Fixer ignore env i to sprawia, że jakby on po prostu działa na tym runtime, jaki macie. Więc zawsze możecie sprawdzić na swoich projektach, czy na przykład coś nie działa. Jeżeli nie działa, to zapraszam do backtrackera naszego na GitHubie i zgłaszajcie problemy. Będziemy je mieć w milestone, to postaramy się po prostu wszystko przygotować, żeby było dobrze. I to chyba tyle i to jest czas po prostu na wasze pytania i oczywiście przypominam o ewentualnym feedbacku na joined in. Czy ktoś miałby ochotę zadać jakieś pytania? Okej, to dziękuję bardzo w takim razie.